Każdy, kto ma dzisiaj wakacje, zostawia łapsona w górę. Bo ten czas to szczęście, a szczęściem trzeba się dzielić. I pytanie do was, moje drogie gałganiątka, od czego są wakacje? Od tego, żeby nic nie robić. Bo to się powinno odpoczywać. I to samo ja dzisiaj będę robił w Minecrafcie. W sensie, przejdę tą grę, jakby... Nie ma innej opcji. Nawet was zaskoczę, bo naumiłem się takiej rzeczy. Ja sam do tej pory nie wierzę, czego ja się naumiłem. To było niemożliwe. Zaskoczę was, oglądajcie do końca, to naprawdę będzie tam jeliwory pełne, bo to rodzina do tej pory nie dowierza. A z racji, że nie powinniśmy dzisiaj nic robić, powinniśmy odpoczywać, to ja nie będę chodził na poszukiwania jakichś struktur, żeby przyspieszyć sobie rozgrywkę, nie ma takiej opcji. Ja se po prostu wezmę i se sam to skraftuję, żeby to było tu, pode mną. Dzisiaj struktury przychodzą do mnie, ja nie do nich. To jest właśnie mój plan na te wakacje. Więc co się szuka jako pierwsze, myli państwo? To nie są pytania retoryczne, macie komentarze, żeby odpowiadę. Pierwsze primo się szuka wioski. Wioska jest najważniejszą przedmiotą w tej grze. Więc żeby stworzyć wioskę, potrzebuję wystarczającej ilości kamienia w liczbie 3. Znalazłem za darmo żelazo. Czy je brać? Nie brać? Nie wiem. Czekaj, wykopię sobie więcej, zrobię sobie narzędzie od razu. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale ktoś zaczął mówić, że od czasu, jak jestem chory, delikatnie mi się głos zmienił. I jak tak mówię... Czasami takim dziwnym głosem. A niektórzy mówią, że mówię jak Rick. A ja nie wiem, czy ja chcę mówić jak Rick. W sensie z Rick i Morty. Nie wiem, czy mój głos nie powinien tak chyba brzmieć, mam wrażenie. Kilowcyk, siekiera, cyk. Łopata, dziękuję. I zrób se miecz, wakacje są, możesz zaszaleć, rób co chcesz, człowiek. Squid, masz, kilow, może ci się przydać. Nie ma za co. O, chciał lecieć do nieba, ale do tego kilow ci nie pomoże. Dobra, zróbmy sobie teraz, primo, pierwsza rzecz, wioskie. Jak się robi wioskie? O, zrobiłem. Czekaj teraz, jak to kliknę, to... dostanę. Nie mogę się tak jeszcze śmiać, bo... Braknie mi głosu po prostu. No ale jest wioska, nawet dostałem ziemniaczki. Dobra, pytanie, co znajdzie się jeszcze w chacie u kowala? Oby było coś dobrego, jak nie? Ale mi się zaczyna podobać, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Ile jeszcze żelaza dostałem za darmo, człowieku? Toż to brzmi jak nie wiem co. Jak nic nie brzmi, bo to nie brzmi, to są spodnie po prostu, nie? Ej, bo ja sobie teraz tak sobie myślę, nie? Jak mi tak dobrze rozdało, to jakby drugi raz takie coś zrobić, to rozda jeszcze lepiej. No pewnie, że tak, to mój świat Minecraft, będę tworzył tyle wiosek, ile chcę. Dziękuję. Panie! Panie, coś pan zrobił, wyłaś pan z tej ziemi! A, bo ty, Andrzej, w wodzie pływałeś, to nie pływaj. Wyro, jest? Człowieku, a dlaczego dostałem więcej cobblestone'a, przepraszam bardzo? Jestem prawie cały już ubrany. Owca, powaliło cię totalnie, złaź z tego dachu. Jak już tak dobrze mi dało, to ja se wezmę jeszcze raz. Tylko w innym miejscu, żeby Bozia się nie wkurzyła i mnie piorunami nie zaczęła nawalać, że tyle... Przepraszam bardzo, czy to jest wioska, którą stworzyłem, czy to jest wioska z dupki troszkę? To ja tworzę wioski, zmarnowałem przynajmniej 30 drewna. I ty, Zbyszek, stoisz jak pajac i nie mówisz, że to jest wioska? No nie szanuję Zbyszka w tym momencie, no to co, ham i burak? Prostak po prostu. No tak się nie robi, koledzy, przepraszam bardzo. Za karę zabiorę wam z wioski siano, którego i tak nie jecie. Niech wam pójdzie w pięty gałgany jedne. O, albo mam jeszcze lepszy pomysł. Ja wam tutaj postawię wioskę, żebyście mieli za karę. Rozumiem wasz bunt, ale on niczego nie zmieni, naprawdę, już postanowiłem. No, idź stąd. Oni zaczynają mnie chyba powoli najeżdżać, trzeba się pospieszyć. O! Nikt mnie nie powstrzyma przy... Chciałeś iść spać? No to idź tam. I dupa, nie ma więcej. Dobra, ja se poradzę i bez tego, nie ma problemu. Dość piulkolotu, myli państwo, by trzeba było zawitać. Dziękuję. Co się rwiesz, moje wyrosam se postawiłeś? Cyk, cyk, cyk. Wiaderko mam, dziękuję. Tarcza jest bardzo fajnie. Tak czy siak, w tym momencie muszę dostać się jakoś do netheru, żeby zrobić resztę tych rzeczy sobie... W netherze oczywiście, no siedzie w netherze, ja se tutaj zrobię. Ale to i tak potrzebuję kilka przedmiotów z netheru, więc musimy tam iść weź to złoto, co było tutaj, bo się przyda. Pa, rozwal tu. O, haker. Gravelinum potrzebuję jeszcze, bardzo dobrze, że akurat tutaj się znajduje gravelinum. Dawaj mi od razu krzemieczek na szybkości, bo potrzebuję, bo mi się spiesz... No daj ten krzemień, nie będę gadał przez... O, dziękuję bardzo. O, bym się zagadał. Musiałem pozbyć się z ekwipunku margaretek, bo tylko niepotrzebnie mnie spowalniały. Jak kiedyś się przydadzą, zapamiętajcie, w którym miejscu one były. Świnio! Gdzie jest lawa? Dzięki za informację. W tym przyprzednim świecie w ogóle nie idzie znaleźć lawy. Wilku! Bądź sobą, nie zmieniaj się. No, nie ma za co. Dzięki, cześć, hej. Tam jest lawa, ale taka lawa niczego mi nie daje. Tylko jeden blok lawy, jedyne co może zrobić, to bardziej mnie zdenerwować. Jezu, panie, to ja chciałem znaleźć lawę, a nie wpadać do lawy. Dlaczego mi tak pod nogami takie rzeczy wyskakuje? Dobra, ja mam 5 obsydianu, czy mogę to wykorzystać? Nie, po co? Zostaw to, lepiej sobie... jak to się robiło? O, tam postaw, bardzo dobrze. Cyk, pyk.
Cyk, pyk, 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 pyk. Uważam, że za dużo przeszedłem kratek jak na wakacyjny odcinek i bardzo mi się to nie podoba, proszę mi w tym momencie dać. Potrzebowałem bardziej zwykłe netheranie takie miejsce. Czy ja mam potrzebne rzeczy, żeby zrobić bastion? Nie, ale mogę sobie wykopać. Dobra, potrzebuję 3 netheraki, 5 takich dziwnych, śmierdzących rzeczy i trochę złota i zrobię sobie bastion. Ła! Ła! Jezu, to dlaczego właśnie w takie miejsce? Uważam, że bardzo sympatycznie by było, gdybym zdarwał jeszcze trochę więcej sobie netheraku, żeby móc sobie zrobić jakiś tunel do przejścia, żeby ich okraść w tym bastionie. Czy nie będę tam las jak głupek, tak żebym zginął. Ja mam zamiar dzisiaj pokazać wam sztuczkę, której się nauczyłem. Tu muszę dostać się do N, który sobie wykraftuję oczywiście tutaj na tym świecie, bo ja nie będę tam las, no bez przesady. Potrzebuję teraz wziąć i znaleźć złoto. 60 minus 30, zapamiętajcie te kordy, muszę tu kiedyś wrócić. Bardziej w gówniane miejsce mnie wysłać już nie mogli. Dobra, mnie nie obchodzi, ja sobie znajdę drugi portal, ja nie będę naraz taki kawał. Złodzieje, oszuści i w ogóle wszystko naraz. O, popatrz, podoba mi się już, bardzo fajnie. Ty, ja nie muszę do netheru wchodzić, a sobie tu bastion od razu zrobię. Bardzo dobrze, to brzmi jak świetny plan. A jak sobie zrobię bastion, będę tutaj w tym świecie, pigliny zmienią się w zwykłe świnie czy coś tam. Chłopie, jesteś ustawiony! Ty, ile bloków w ogóle? Co to jest za... jakaś specjalna promocja? Jest skrzynia, bardzo dobrze. W skrzyni... o Boże, jaki syf. Wezmę sobie złote galoty. Uwiązanie? Dobra, niech będzie. Nie będą przywiązane, żeby nie spadły. Gdzie będzie idealne miejsce na stworzenie bastionu w zwykłym świecie? Myślę, że takie miejsce po prostu nie istnieje. Walnijmy to tutaj. To wygląda jak miejsce pod bastion. Bardzo dobrze, widzisz, można się ustawić genialnie. Teraz niech one się odmienią, bo będzie im zimno w tym świecie. Ja idę spać w tym czasie. Dobra, czy już się odmieniłyście w zwykłe świnie? Fajnie by było, nie ukrywam. A widziałeś, wszędzie są pigmeny i nie trzeba się już niczego bać. I wiecie, co się robi w bastionach? W bastionach się wylewa wodę, bo to jest świetny plan. Poproszę moją wodę, nie będę za darmo oddawał. A co z tymi skaczącymi główienkami, bo tak trochę mnie tu przeszkadzają. Cyk, jedno z głowy, tam jest drugie? Nie, drugie chyba nie istnieje. Paszła won mnie klucho jedna. Ho, jakie rzeczy kozackie, o Jezu, jakie tu rzeczy są. A, klątwo powiązania, teraz nie możesz ich założyć. Genialnie, świetnie do tego podszedłeś, człowieku. Chociaż czapkę możesz założyć, nie? Nie wiem, kto to wymyślił, ale żeby stworzyć sobie blazy, potrzebuję rzeczy, które są zaraz przy blazach. Czyli tak czy inaczej może tam iść. Oła! O ty, co ty, ale ty jesteś gałgan niedobry. Tak się nie robi, ale za ten łuk bardzo podziękuję, dziękuję wielkie. Dobra, czas wykraftować kolejną rzecz. Zróbmy sobie jeszcze do tego wszystkiego skrzynkę. I tu trzeba zrobić... jak tu trzeba zrobić, czekaj. O, takie coś. Łopanie, dlaczego akurat na wejściu stoję? Świnko, przepraszam, to niechcący. Cyk, dzięki wielkie. Gdybym ja wiedział, że nie ma po co tutaj przychodzić, to ja bym tutaj nie przychodził, a nie to bez sensu w ogóle to robiłem. Oj, o to właśnie chodziło, cały czas tego szukałem, dziękuję bardzo. O, nie podpalaj mnie. Ła, no to się boi, nie podpalaj mnie, no. Chyba nie jest najlepsze miejsce do robienia tego typu rzeczy, ale to już nie jest mój problem. Znaczy w zasadzie mój, bo tylko ja tu gram, ale nie... nieważne. To nie ja, to jakoś niechcący tak wyszło. Nie moja wina. Gdzie ja teraz jestem? Dlaczego cały czas taki... Ła, paszą won! No tym to się na pewno podsadzisz, genialne podejście, piaskiem. Zapamiętajcie, że portal jest w tamtym miejscu. Ej, czy tam jest forteca? Bardzo dobrze o to chodziło. A jak ja tam niby dojdę, jak to jest tak przewalone? O, widziałeś? Genialne. Dojdźmy tylko do tego i wracamy. Ja się nie będę tutaj bił na ich terenie. Mówiłem, że są wakacje, tak? Proszę mi do domu przyjść i u mnie w domu będziemy się tłukli, ani tutaj u... I tak cały czas uważam, że za daleko poszedłem i nie powinienem tyle łazić. Dobra, tyle mi tego starczy. Idę przehandlować jeszcze z piglinami, bo po tym ich w normalnym świecie już nie znajdę. Czy tam jest druga forteca? Super. Ja teraz sam muszę wrócić. Jeszcze lepiej. Jezu, dlaczego ty tak... Co tu się dzieje? Mam 300 i złota. Jak mi nie dadzą pereł, to po prostu wysiadam z tego pociągu nieśmieszności. Panie, chodź pan, mam tutaj jeszcze dla ciebie... Wow, 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 łaź mi tą świnię! To jest guziec, taka świnia z Afryki. Wow! Jezu, teraz nie mogę handlować przez tą świnię. Panowie, możecie zabrać tą świnię stąd? Jest w końcu po niej. Dostałem obsydian, ale tego nie chciałem. A co oni się tak porozbiegali wszędzie? Toż tutaj z powrotem na miejsce. Dobra, wy macie tutaj jeden stack, ty panie masz drugi, trzymaj, weź się tu handluj ze sobą. Jest gdzieś jeszcze jakiś? Chodź tutaj, masz. Dobra, niech oni sobie handlują, a ja idę siku. To wygląda, brzmi jak świetny plan. Perełki jedne są. Ile dałeś mi tego tej pereł? Gdzie są te perły? Dwie. Dzięki wielkie, Boże, łaskawco. Dobra, mam wszystko, włącznie z syfem w nederze. Czas stąd wychodzić i iść po prostu. Znaczy iść, już nigdzie nie chodzę, teraz wszystko będzie... Gdzie ty biegniesz? Wszystko będę miał pod domem, pod swoim nosem. Tam są jeszcze perły dodatkowo, dobra, no to dużo tego rzeczywiście. Gdzieś to dobra, dzięki. Po co mi tyle pereł, nie mam zielonego pojęcia. Szybkie spanko i robimy portal do netheru. Do endu. Nie uwierzycie, ale muszę wrócić do netheru. Super, świetna zabawa.
Brakuje mi tego kamienia chyba. Tak, czernitu mi brakuje. I resztę chyba już ma... Czekaj, oddawaj to złoto. Daj to złoto. Dobra, teraz możemy iść. A nie, więcej złota. A, starczy, dobra. Jeszcze się musiałem wrócić po łóżka, a przez tych gamoni niechcący je powywalałem. Dobra, robimy bastion, biorę diamenty o ile będą i lecimy do endu od razu. Cyk, dziękuję bardzo. Zmieniajcie się, bo ja potrzebuję ważnych rzeczy. Przestań tam wyjść. No, dobra. Zmieniły się, można wchodzić do środka. No coś tak trochę średnio, jeżeli chodzi o diamenty. No nie gadaj, że będę musiał jeszcze jeden bastion zrobić. Będę musiał na pewno. Super. Dajcie mi teraz to, czego potrzebuję. Okazuje się, że mnie oszukali w takich miejscach, po prostu nie da znaleźć się diamentów. Potrzebuję zupełnie czego innego. Schodzimy do podziemi znaleźć diamenty. O, ale to jest 25 poziom za wysoko. To coś będzie, czy to nie ma w ogóle przejścia? No nie gadaj, że ja będę musiał tutaj szukać. Kiedyś była lawa. Oby jeszcze były dwa diamenty, tylko tyle, chcę nic więcej. Serio muszę w ten sposób sobie robić światło, to jest głupie. Zapal światło, bo nic nie widać znowu. Jest! Dwa. Tylko dwa? Trzy! Dobra, i tak mi tylko dwa były potrzebne w sumie. Pora stąd wyjść na górę. Z 16 poziomu, prawda, Boże drogi, ile ja tutaj będę szedł? No bez jaj. Jest. Noc idzie? Super, jeszcze lepiej. Ła, dawaj to! Co, jak blisko nawet jestem, elegancko. Nie zrobiłem jednej najważniejszej rzeczy. A nie, czekaj. Nie, no nie zrobiłem. Tu, tu i chyba jedno złoto. Cały bastion się zrobił? Czy no nie bastion, to jest forteca w sensie. Mam świetny plan, jak ich pokonać, to jest genialne. Zresztą mam wodę. To sobie wyleję wodę, jak się podpalę, będę tu wskakiwał. Albo będę ich polewał tą wodą, jedno z dwóch. Żelazna siekiera będzie spoko. Czy wy się zespawnujecie, czy w tym świecie to nie działa? Jak nie działa, to wyjdę z siebie. W tym świecie to nie działa, no nie wytrzymam zaraz. Znowu muszę wejść do netheru. Dobra, nie chcę mi się tego nawet tworzyć, skoro tu to już to mam. Nazbieram sobie i lecimy do endu. Dwie pałki są. No trochę to zejdzie chyba, coś tak czuję. Sześć i ostatnia. Daj mi jeszcze jednego, chcę stąd iść. Mam? Ła! No sześć tylko, no. Gdzie on poleciał? Dobra, jedziemy robić portal. Boże drogi, ile czasu. Czemu muszę stąd przepalić? No kogoś naprawdę poniosło. Pal się, szybko. Dobra, są. Oddaj to, do ręki potrzebuję. Co tu na dole miało być? Kamienne schody, których nie mam. Oczywiście, że tak. Co za świetna gra. Gdzie to jest? Czy serio tego nie ma? Proszę, żeby to było pode mną. Jak nie będzie tego pode mną, to... kogoś zjem. Weź wiadro z wodą do ręki w razie. Słyszę lawę, tylko nie wiem gdzie. Jest, znalazłem. Jest bastion pode mną. Genialnie. A gdzie portal? Jest, mam to. Nie zrzućcie mnie do lawy. Cyk, pięknie. Teraz muszę się wam pochwalić, co umiem. Jak mi nie wyjdzie, to będzie wstyd. Dobra, muszę poczekać, aż smog weźmie i sperczuje. Ja muszę być jakoś specjalnie daleko od niego? Ale idź ode mnie, idź na tą stronę, na środek tam se leci. Ja ze przy okazji postrzelam w te twoje gwiazdy. Okej, idzie, dawaj łóżka. O ty głupku, nie zrobiłeś tego zbyt szybko. Chyba jednak nic z tego w tym momencie nie będzie. Nie, a nie teraz. Co za debil. W ogóle dobrze to zrobiłem, czekaj. Tak, dobrze. Git. Postrzelam se jeszcze raz. Dobra, chyba już teraz. Tak, genialnie. Uda ci się, Andrzej. Miałem łóżek! Oj, nie wyszło do końca tak jak chciałem. No nic. Nie do końca mi to wyszło, wrażenie. Co? Czego się wtrącasz, jak nawet na ciebie nie spojrzałem, gałganie jeden? W niego nie da się chyba trafić łuk. A tak dobrze szło.